Miedź Legnica wygrywa 2-0 z Zagłębiem Sosnowiec. Tam jest Kamil Drygas. Kamil, po drugiej bramce widziałem, że pobiegłeś z radością do trenera w stronę ławki rezerwowych, ale nie masz trochę pretensji do naszego szkoleniowca, że ściągnął cię z boiska, bo dzisiaj byłeś w takim gazie, że wydawało się, że jak zostaniesz dłużej, to możesz się pokusić o hat-tricka. Nie, no nie mam pretensji gdzieś tam. Cieszę się, że przede wszystkim z tego, że wygraliśmy. Cieszę się z tych bramek, bo w ostatnich meczach gdzieś tam miałem tych sytuacji w miarę, myślę, że sporo i mogłem mieć tych bramek jeszcze więcej. Ale nie, no, najważniejsze było zwycięstwo. Po ostatnich meczach gdzieś tam przede wszystkim w głowach mieliśmy to, że obojętnie jak ten mecz wygrać, bo było nam to bardzo potrzebne. W końcu też przełamujemy taką swoistą niemoc z tymi drużynami z dołu tabeli. Wreszcie zwycięstwo chyba to też tak pozwoli w końcu tak wyczyścić głowę przed tymi pojedynkami z teoretycznie nieco słabszymi rywalami. Może i tak, ale no myślę, że ta liga, no już milion razy to powtarzałem, no ale jest na tyle wyrównana, że te drużyny naprawdę są wszystkie bardzo dobre. No i takie oklepane, ale no każdy może to wygrać z każdym. No, cieszymy się z 3 punktów, nie ma co patrzeć na to, z kim gramy, czy na wyjeździe, czy u siebie. Chcemy zdobywać te punkty, no i zostać w tej czołówce. Mówimy o drużynie z dołu, ale patrząc na personalia, z Zagłębiu jest kilka głośnych nazwisk, zawodnicy utytułowani, nawet mistrzowie Polski. Ktoś sprawił wam dzisiaj największe kłopoty, jeśli chodzi o rywali? W czym było najciężej przełamać opór Zagłębia? No tak jak mówisz, no, jakość jest w każdych drużynach, naprawdę. To w pierwszej lidze teraz wielu dobrych graczy, gdzieś tam Joel Valencia, Kamil Biliński, no to są uznane marki na polskim rynku i na pewno gdzieś tam mają tą jakość, ale udało nam się gdzieś tam ich zneutralizować dzisiaj. No i to my mamy 3 punkty. Przed nami teraz 2 mecze wyjazdowe, w dobrych nastrojach ruszymy do Katowic. No, najpierw do Gdańska. Do Gdańska. No, tak, no w dobrych, na pewno w lepszych, gdzieś tam zawsze lepiej i łatwiej się pracuje po zwycięstwach. No ale tak jak mówisz, zostały 3 mecze i będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej punktów, żeby właśnie w tej czołówce zostać i przezimować.